okazał się ten Baal dla nich bardziej przystępny i przewidywalny niż prawdziwy Bóg. Bo oni wszystko metodycznie, doświadczalnie udowadniają, że mają rację, a przy okazji wyrzynają wiarę w jedynego Boga i niszczą Kościół. W moim liście do arcybiskupów, prezydenta napisałem: nie możecie dwom panom służyć. Bo to w naszej rzeczywistości pojawił się taki Baal, któremu na imię masoneria, a ona oddaje cześć i kult szatanowi. I oto okazuje się, że piewcy tego kierunku przedstawiają to dzieło jako przyjazne człowiekowi, zajmującym się humanitaryzmem i wsparciem. I okazuje się, że niesłychanie robią wszystko, aby było pozytywnie odbierane. I sprawia to, że przez tajne wejścia ten prorok, to bóstwo pogańskie zostało wpuszczone, moi drodzy, do świątyń kościelnych. I dziś wszystko, co on proponuje, to, co oni proponują, jak to mówi, że można wam z nimi przebywać, robić wspólne zdjęcia, brać udział w ich wspólnych programach. Na terenie kościoła wprowadzili wam ekumenizm, wspólny program badawczy, wspólne poznanie, dogadywanie się. Nawet zachęcają do dialogu z innowiercami, gdzie naszych mordują milionami na świecie, nikt słowa nie mówi, a my próbujemy do nich się upadabniać, pozwalamy budować świątynie na ziemi europejskiej, a nasze się burzy. To się mówi, to jest tolerancja i ekumenizm. A nasi na ich ziemiach za imię Jezusa Chrystusa na waszych oczach są mordowani. Jaki ten współczesny Baal. A jak tam z tym natankiem u was? Z tym natankiem, no... Ja tak dokładnie nie wiem, jak ten natank 280, no coś tam działa chyba. No. Teraz dostał karę od kardynała Dziwisza. No tak, jak pan, nie jestem teraz na bieżąco, bo no, to tym, co tak oglądałam... W piątek te informacje były takie, że dostał karę, no, nie może już... Nie, nie oglądam telewizji. Nie może mszy świętej odprawiać. A nie może. A teraz byliśmy i odprawia. No to nie pobił tego, pana. Nie mówi, nie mówi, tylko tam gdzieś. A czy to było w tych faktach, nie? Też, tak. No to tak, było, no to tam, to akurat to oglądałam, a teraz nie wiem, czy oglądam, czy tam mam rzeczy, nie, bo ja akurat no, mieszkam, czy tu mieszkam, aha, a tam nie chodzimy. W ogóle nie chodzi, tylko siadam? Znaczy my tam nie chodzi, ja nigdy nie chodzę, tylko tutaj makowy mamy. I co pani myśli o takim zadaniu? Dobry jest to, dobrze mówisz? Trochę tak. Nie słucham, bo myślałam, ja sobie tak pomyślałam, że nie słucham, po prostu może się mi coś później... Coś usłyszę, tak. Ja wierzę w Boga, mam swój ten i już po prostu nie słucham innych religii, czy on ma rację, czy nie ma racji, po prostu nie wypowiadam się. Wolę sobie mieć swoje, ja chodzę do kościoła, wierzę w Boga. A jak nasze, coś mi panie do głowy, coś w wątpliwości jakieś... A wie pani, tam do kościoła chodzą ludzie stąd? Nie, 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 nie. Wzajem, nie? Nie ma nikogo. Nikt nie przychodzi tam do kościoła? Wątpię, żeby tam...